Zapraszam na kolejny odcinek z cyklu pytań i odpowiedzi. Dzisiaj odpowiem na dwa zapytania, które do mnie wpłynęły. Zapraszam. Pierwsze pytanie zadała pani Agnieszka. Mam 40 lat. 2 lata temu udałam się do neurologa z powodu zawrotów głowy, zwłaszcza w nocy, zapominania. Neurolog skierował mnie na badanie rezonansu. Wynik badania rezonansowego mózgowia. Struktury mózgowia bez zmian ogniskowych o prawidłowej intensywności sygnału. Układ komorowy prawidłowej szerokości i symetryczny. Na granicy korowo-podkorowej obu półkul mózgu pojedyncze, rozsiane zmiany niedokrwienne o średnicy do 4 mm. Przestrzenie płynowe przymózgowe prawidłowej szerokości. I wnioski: zmiany niedokrwienne w przebiegu mikroangiopatii. Co zaleciłabym pani Agnieszce? Pani Agnieszka jest osobą dość młodą. Ma lat 40. Musiałabym się dopytać, czy jaki jest wywiad rodzinny, czy w rodzinie były problemy typu udarów mózgu, zawałów mięśnia sercowego, bo często takie właśnie zmiany naczyniowe mózgowia mają charakter dziedziczny. Drugą rzecz to pani Agnieszka jeszcze tutaj dopisała, że uczęszcza na siłownię, stara się jeść zdrowo, że najgorsze w jej przypadku są te zawroty silniejsze, które wcale nie występują w dzień, czasem w nocy i towarzyszy im otępienie. Niekiedy budziła się w nocy z tak dużymi zawrotami głowy, które doprowadzały do wymiotów. No więc tutaj jak gdyby są dwa tematy. Pierwszy to są zmiany właśnie rezonansowe w mózgowiu i tutaj by trzeba było dobadać, czy może zresztą były te badania wykonywane. Przede wszystkim sprawdzić, jakie jest ciśnienie tętnicze krwi, czy nie jest zbyt niskie, czy pani Agnieszka wypija dostateczną ilość płynów w ciągu doby i czy ma wykonane podstawowe badania. Morfologię, czy ma badanie profilu lipidowego, czy ma poziom glukozy oznaczony, czy była konsultowana kardiologicznie. Także tutaj, jeżeli chodzi o te zmiany w mózgowiu, to wymagałoby to ustalenia przyczyny ich wystąpienia. Drugi temat, otępienie. Otępienie może mieć związek z tymi zmianami niedokrwiennymi w mózgowiu, bo jeżeli one są w okolicy korowo-podkorowej zlokalizowane, to mogą wpływać na funkcje poznawcze. W tym przypadku radziłabym udać się do lekarza i wykonać test Mini Mental State Examination, czyli krótki test sprawdzający funkcje poznawcze w różnych obszarach. I kolejny temat, który pani Agnieszka poruszyła, to są zawroty głowy, które występują zwłaszcza w nocy. Wyrównanie lordozy, które tutaj pani Agnieszka podała, to jest cecha wzmożonego napięcia mięśni i złego ustawienia kręgosłupa, który nie ma fizjologicznej krzywizny zachowanej. To może się w nocy pogłębiać, jeżeli jest złe ułożenie kręgosłupa. Także radziłabym tutaj zakupić sobie poduszkę ortopedyczną, aby wymusić fizjologiczne ułożenie kręgosłupa oraz ewentualnie zastosować leki rozluźniające napięcie mięśni, bo myślę, że to jest taka przyczyna tutaj tych problemów. I drugie pytanie, jakie do mnie wpłynęło, to jest pytanie, które zadała pani Ola. Proszę o interpretację wyniku badania EEG. Zapis zróżnicowany przestrzennie, złożony z czynności alfa 9 do 12 cykli na sekundę o amplitudzie 20-40 mikrowolt z nałożoną czynnością szybką. Reakcja zatrzymania obecna. Na tym tle, zwłaszcza w czasie hiperwentylacji, rejestruje się fale ostre i teta 4 do 5 cykli na sekundę w okolicy skroni lewej z tendencją do uogólniania się. Stroboskop nie zmienia zapisu. W końcowej fazie zapisu elementy senności.
Wnioski, zapis ze zmianami w okolicy skroni lewej. Pani Ola nie podała mi tutaj żadnych danych. Ja nie wiem nawet, dlaczego było to badanie wykonywane i nie wiem, w jakim wieku jest pani Ola. Zakładam, że jest to osoba dorosła. Jest to istotne przy opisywaniu badania EEG, bo istnieje pewna specyfika zmian. Inny zapis jest u dzieci, inny zapis jest u osoby dorosłej, a jeszcze inny występuje u osób w podeszłym wieku. Domyślam się, że pani Ola jest w wieku średnim. Jaki powód, niestety nie wiem, tego się już nie jestem w stanie domyślić. Natomiast z samego wyniku można wywnioskować parę rzeczy. Pierwsze to, że jest nałożona czynność szybka i że jest dość skąpa i niskoamplitudowa czynność alfa. Ta nałożona czynność szybka może być spowodowana kilkoma czynnikami. Może to być stosowanie leków. Nie wiem, czy pani Ola jakieś leki stosuje. Może być niskim ciśnieniem krwi. Również nie wiem, czy pani Ola ma ciśnienie niskie, czy wysokie, czy bierze jakieś leki na regulację ciśnienia. Może też być związane z wiekiem, bo w wieku późniejszym, gdy mózgowie jest gorzej ukrwione, pojawia się naddatek czynności szybkiej. Tego nie wiem. Następny element, który tutaj warty by był zastanowienia, to jest wpływ hiperwentylacji, bo w czasie hiperwentylacji, czyli w czasie głębokiego oddychania, pojawiają się pewne nieprawidłowości, mianowicie rejestruje się fale ostre i fale teta 4 do 5 cykli na sekundę w skroni lewej z tendencją do uogólniania się. Powiem tak, w czasie hiperwentylacji pojedyncze fale teta w skroni nie byłyby jakimś problemem, natomiast tutaj już są fale ostre i fale teta wolne, czyli 4 do 5 cykli na sekundę i na dodatek uogólniające się, czy z tendencją do uogólniania się. No tutaj też musiałabym wiedzieć, czy pani Ola ma jakieś omdlenia, czy jakieś zaburzenia świadomości, czy to jest podejrzenie może padaczki, czy jakieś inne stany napadowe, czy bóle głowy. Niestety nie wiem, to zawsze trzeba ze stanem klinicznym połączyć taką interpretację zapisu. Niemniej jednak to wymaga wyjaśnienia. Stroboskop nie zmienia zapisu, czyli nie ma tutaj wpływu na błyski świetlne. I ostatniej, w końcowej fazie zapisu zarejestrowano elementy senności. Elementy senności również są tym czynnikiem, które mogą powodować większe, częstsze występowanie i pojawianie się zmian, bo jak wiecie, wykonuje się również badania po deprywacji snu, badania EEG, zwłaszcza w przypadku podejrzenia padaczki, bo wtedy, jeżeli w zwykłym, standardowym zapisie zmian nie uwidoczniono, w zapisie po deprywacji snu, która jest fizjologiczną metodą prowokacji zmian, dużo częściej te zmiany udaje się uchwycić. Wnioski, zapis ze zmianami w okolicy skroniowej lewej. Wnioski są, powiem, bardzo lapidarne i bardzo takie lakoniczne, bo ja bym tutaj bardziej jeszcze dopisała, że tutaj jest zaznaczony wpływ hiperwentylacji, czyli że pani Ola musiałaby uważać na wysiłek fizyczny, który doprowadza do hiperwentylacji, bo tutaj w zapisie pojawiają się wtedy zmiany i mogą wystąpić objawy kliniczne. Jakie występują u pani Oli, niestety tego nie wiem. Musiałabym to po prostu ze stanem klinicznym uzupełnić wywiad i wtedy to w jakiś sposób móc połączyć. I druga końcowa faza to są elementy senności, czyli pani Ola była w tym czasie, w czasie tego badania zmęczona. Też trzeba by wypytać, czy był to duży niedobór snu, czy to już po prostu są może jakieś zaburzenia snu, może pani Ola cierpi na bezsenność, bo ta senność również prowokuje pewne zmiany. Więc końcowym wnioskiem by było to dla pani Oli, że te zmiany w zapisie mogą być spowodowane hiperwentylacją i zapis to potwierdza, czyli unikać trzeba by wysiłku fizycznego i drugie, trzeba by się wysypiać, bo faza senności w końcowej fazie zapisu sugeruje, że wcześniej też już była senna i że ta senność po prostu w czasie, w trakcie badania narastała. Takie są moje wnioski, natomiast musiałabym wiedzieć więcej, czy pani właśnie Ola, jaki jest wiek, jaki jest powód badania, czy stosuje jakieś leki, a wnioski końcowe, które tylko mając taki opis, można wysnuć, przed chwilą wymieniłam.
Ja jeszcze w związku z tym, że bardzo często takie badania się tutaj do mnie Państwo zwracacie o opisy badań EEG, myślę, że interpretacja badania, opisu badania EEG też nie jest sprawą prostą, bo sam wniosek końcowy, tak jak tutaj w tym przypadku zapis ze zmianami w okolicy skroniowej lewej, może być niewystarczający. Nie są tu podane żadne zalecenia dla pacjenta. Ja planuję przygotować kurs interpretacji wyniku badania EEG. Ten kurs chcę dedykować lekarzom, zarówno lekarzom POZ-u, do których z pewnością trafiają pacjenci z opisem badań, jak i neurologom, którzy nie zajmują się na co dzień badaniami EEG, ale do których trafiają pacjenci z wynikiem i w związku z tym często ta interpretacja opisu ogranicza się tylko do wniosku końcowego, a z samego opisu można wywnioskować dużo więcej zaleceń dla pacjenta i uniknąć w ten sposób nawet często leków. Ten kurs będzie również dla pacjentów, dlatego że badanie EEG można wykonywać bez skierowania. Często pacjenci zgłaszają się sami na badanie, bo jakiś mają problem medyczny i chcą badanie EEG wykonać. I wtedy również będą mogli lepiej sobie sami zinterpretować, wiedząc, czy jaki jest wpływ stroboskopu, czy jak to zinterpretować, jaki jest wpływ hiperwentylacji, jak interpretować reakcję zatrzymania, czy inne elementy, i jakie z tego wnioski wyciągnąć dla swojego funkcjonowania. I jak wspomniałam, często można wtedy uniknąć leków. Także taki kurs chcę przygotować. Dajcie znać, czy jesteście zainteresowani takim kursem, czy uważacie, że jest to kurs przydatny. Myślę, że tak, dlatego że część pacjentów właśnie tutaj przysyła do mnie te opisy badania EEG, prosząc o interpretację, czyli jak gdyby zostaje z wynikiem i nie bardzo wie, co dalej z tym zrobić. To tyle, co przygotowałam na dzisiaj. Będę ciekawa i chętna przeczytać komentarze odnośnie tego planowanego kursu i dzisiejszego odcinka. Serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.